Wystawa Walentyna Odnowił na Echa Niewidzianych jest wystawą, która dotyczy trudnej historii bloku wschodniego, Europy Wschodniej i krajów bałtyckich, ale w bardzo współczesnej formie, współczesnym sposobie widzenia młodego artysty, który pochodzi z Ukrainy. Na tej wystawie możemy zobaczyć prace, które dotyczą śladów ludzi. Pewnego, może nawet jakichś duchów, osób, które przebywały w izolacji, które były w więzieniach, które były poddawane różnym strasznym i niekomfortowym działaniom, przede wszystkim przesłuchaniom, przede wszystkim właśnie pozbawieniu wolności, ale także i osób, które traciły życie w tych więzieniach. W swoich pracach opowiadam o ludzi, którzy byli zatorturowani w więzieniach politycznych. Korzystuję z fotografii takiej, jaka wygląda jak abstraktna, ale naprawdę zrobione zdjęcie jakichś konkretnych śladów pamięci. I wykorzystujemy ich jako memoriał do pamięci tych ludzi i do interpretacji, co stało się w tych miejscach. To idzie jak taki, w jakimś sensie można powiedzieć, że taki głos za tych ludzi, którzy byli zabici i my nic nie wiemy o nich. Dla swoich serii fotograficznych fotografowałem w różnych więzieniach w Estonii, Łotwie, Litwie, Ukrainie, Niemczech i w Polsce. Fotografuję to nie tylko jak jakaś część historii i co było w przyszłości, ale jak można to interpretować, reagować na przeszłość w innym języku nowoczesnym przez sztukę. To jest bardzo wyjątkowa wystawa, bo oczywiście wystaw fotografii jest mnóstwo, a tutaj mamy do czynienia z fotografią, która jest bardzo zwodnicza. Z fotografią, która w pierwszym momencie wydaje się po prostu pięknymi obrazami. I dopiero właśnie wiedza, co przedstawiają te fotografie, dokonuje widzów wstrząsu. My piękno kojarzymy z dobrem. No to jest ten taki tradycyjny, starożytny jeszcze etos. A tu się okazuje, że piękno może być zapisem straszliwych zbrodni i być może, że to jest też przestroga, że to zło może niekiedy, także i dziś pewnie, przybierać formę piękną, przybierać formę kuszącą. Wizualnie, czy w jakikolwiek inny sposób atrakcyjną.